Kolejna seria, o której chcemy wam powiedzieć, to jest Fallout. Tutaj już akurat wykorzystujemy hype. Znaczy wykorzystujemy, i tak nikt nas nie kliknie, ale co tam? Ale hype jest. Może damy w tytule coś z tego z podcastu, że gadamy o Falloutie, to może algorytm nas jakoś uwzględni i będą... No. Nie wiem, będzie 7 wyświetleń, a nie tylko 5. To... W sumie można by tak, tak zrobić. Więc tak. Eksperyment, no. Fallout zaczął się jedynką, ale nie do końca, bo Fallout zaczął się Wastelandem. Wasteland to była gra tekstówka głównie. Tam były jakieś tam elementy graficzne, ale to była tekstówka. No i Interplaya chyba wtedy nie było, ale Brian Jan Fargo robił Wasteland. I jak stworzyli Interplay, to wzięli i stworzyli nową markę o nazwie Fallout. No i gierka była bardzo specyficzna jak na te czasy, bo w dobie gier, gdzie było Diablo i walka na żywo oraz Baldur's Gate z aktywną pauzą, Fallout się wyłamywał i powiedział, robimy grę, znaczy walkę turową. I ale to też jest ciekawostka, bo z tego co kojarzę, to początkowo Fallout, czy twórcy Fallouta chcieli użyć systemu D&D do samego Fallouta, ale nie dostali jakichś tam praw, coś tam się pożarli. Tak. I generalnie właśnie były o to jajca, o to, że oni nie mogli dostać, czy chcieli, a nie mogli dostać licencji na system D&D. No i stwierdzili, że skoro nie dostali licencji na D&D, to oni zrobią swój własny, kurwa, system. Nie, to było trochę inaczej. Najpierw próbowali D&D, ale nie do końca mi się podobał. Później GURPS się chyba ten system nazywał, ale nie dogadali się z twórcą GURPS-a, z twórcami. I nie dostali tej licencji, więc zrobili swój system special i wyszło zajebiście, w dużym skrócie. No tak. Tak, w skrócie system special to jest, nazwa się wzięła od skrótów pierwszych liter atrybutów od postaci. S od siła, P od perception, E od endurance, I od intelligence, A od agility i L od luck. Także oni przerobili tak jakby siłę, zręczność i inteligencję, mądrość baldurowe, takie standardowe D&D na modłę Fallouta. No i moim zdaniem to jest jeden z doskonalszych, o ile nie najlepszy system rozwoju postaci. On opisuje absolutnie wszystko i jest tak szeroki, tak uniwersalny do zastosowania, że nie miałbym żadnego problemu, żeby wymyślić adaptację tego systemu, nie wiem, właśnie do baldurów, Icewind Dale'ów czy czegokolwiek innego przy jakimś remake'u, nie? Ten system walki jest tak elastyczny, że myślę, że w wielu kwestiach D&D bije. No bo on ma jakieś tam uwarunkowania, powiedzmy, statystykami, ale te statystyki mało kiedy, nie mówię, że w ogóle, bo są perki na przykład, które zależą od statystyk bezpośrednio, ale generalnie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zrobić snajpera, który ma na przykład, nie wiem, jeden percepcji, ale można zrobić go też, który ma snajper 10 percepcji. Problem polega na tym, że z percepcją na 10 to jest wartość maksymalna. Ten umiejętności, które polegają na percepcji, czyli właśnie na przykład broń palna, będzie miała dużo lepsze przeliczniki i dużo szybciej ten maksymalny, optymalny próg wbijemy, bo one będą miały odpowiednie mnożniki ze statystyk. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zrobić sobie gdzieś tam, możemy zrobić sobie na przykład snajpera, który jest bardzo słaby fizycznie, ale może się napierdzielać, powiedzmy, z piąchą, jeżeli odpowiednio dużo punktów tam władujemy, nie? Także ten system nie blokuje tak jakby żadnej ścieżki rozwoju. On po prostu premiuje bardziej jedne buildy od innych. To jest bardzo, bardzo uniwersalne do stworzenia. Jest dużo różnych interpretacji tego wszystkiego. Sama zabawa perkami czy tam traitami na samym początku też bardzo mocno zwiększa głębię rozwoju tej postaci, nie? Że one mają faktycznie te traity, te perki dobierane w bardzo swobodny sposób. Można sobie naprawdę tak dzikie połączenia porobić, że to jest nieprawdopodobne, jak bardzo ten system był rozwinięty w 90
szóstym? Siódmym? W którym powstał pierwszy Fallout? Siódmy chyba, nie? Chyba siódmy, no. No, także no, kupa czasu, a już wtedy zrobili, no, system, który był najbliżej ideału według mnie, jest absolutnie perfekcyjny. I to samo, że ja też bardzo lubię system walki turowej i w Falloutie jest rozwiązany no giga dobrze. On nie ma w zasadzie jakiś tam... Okej, można by powiedzieć, że wadą jest to, że jest tylko jedna postać. Niektórzy preferują walkę drużynową i faktycznie w tych pierwszych dwóch Falloutach walka drużynowa była bardzo upośledzona. Ten silnik, powiedzmy, czy tam ten system nie radził sobie za bardzo z towarzyszami, także to było troszkę gorsze. Ale jeśli chodzi o samą walkę i właśnie takie roleplayowanie nawet, to był zrobiony giga dobrze. Można było rozwijać sobie retorykę, skradanie się, kradzież, handel, rzucanie granatami, walkę bronią białą, naprawianie. No masę statystyk, które w zasadzie każda była w jakimś stopniu mniejszym albo większym użyteczna w tym świecie. I każdą można było rozwinąć, jeżeli się miało pomysł na postać, na przykład stwierdziłem, ok, chcę zrobić sobie dyplomatę, który w razie czego będzie się skradał i będzie na przykład, nie wiem, lekarzem też, nie? I ok, nie ma problemu, zrobił sobie skradającego się lekarza dyplomatę. Proszę bardzo, możesz tym spokojnie grę przejść, nie? W zasadzie nie ma punktu w grze, którym cię zblokuje przez to, kim jesteś, jak zrobiłeś postać. Nie da się tej postaci zrobić źle, da się ją zrobić mniej lub bardziej optymalnie i za każdym razem coś się z tego da ukleić, nie? Bo jest na tyle elastyczny ten system, że zawsze jest jakaś droga dla każdej możliwej postaci, nawet najbardziej zjebanej na świecie. No. Piłą Fallouta jedynki był jednak świat otwarty, w którym było tam paręnaście miast i mogło się chodzić tak, jak się chciało po tych miastach i questy. Prawie wszystkie miały przynajmniej dwa różne zakończenia. Dla przykładu głównego bossa można było zabić, można było zagadać, można było zagazować, nie, kogoś tam przekonać. Ekipa tam się... Co? Jakaś ekipa tam stała, ekipa jakaś tam stała chyba na wejściu i tam są moi pompie, nie? Tak. Wójce, już nie pamiętam. No i no, ale, dało ale się było go kilka różnych, no. Dało się jakoś zrobić, żeby ktoś go wysadził, takie tam jaja były. Fallouta, żeby poznać, to trzeba spokojnie nie wiem 30-40 godzin. No, i pamiętam, że gadałem wtedy z kumplem, z rybą dwudyszną. I gadaliśmy wtedy, młodzi byliśmy, która gra jest lepsza, Fallout czy Baldur's Gate. No i on mówi, no Baldur's Gate ma tam ileś godzin, rozgrywki, bo tam było napisane na tym, na opakowaniu. A ja i się pyta, ile w Falloutie? Ja mówię, no nie wiem, no bo Fallouta można przejść w 10 godzin, a można przejść w 20 minut, no. W ogóle porównywanie złożoności questów z Baldura, zwłaszcza pierwszego, a z Fallouta to jest nieporozumienie kompletne, nie? Bo większość questów z Baldura polegała na tym, że idź i zabij, albo idź pogadaj, ewentualnie idź i znajdź. I wszystkie te questy, znaczy znaczna większość, może nie wszystkie, znaczna większość kończyła się i tak napierdalaniem, nie? Także biorąc pod uwagę złożoność Baldura, mimo że Baldur jest tym świętym gralem graczowym takim, nie? Że wszyscy mówią, nie, Baldur's Gate wielką grą jest i koniec, nie? I to nie podlega dyskusji. Pierwszy Baldur, zwłaszcza pierwszy, bo w drugim już było lepiej, ale w pierwszym Baldurze była masa takich głupotek i takich, no nie wiem, no czuć było, że ten świat jest sztuczny, nie? A w Falloutie totalnie takiego uczucia właśnie nie ma. Tam wszystko żyje i masz wrażenie, że okej, że jakby mnie tutaj nie było, ten świat dalej by istniał i jakoś by sobie radził, nie? Że gracz jest dodatkiem w tym świecie, a nie wokół niego się wszystko kręci i wokół niego wszystko orbituje. I mi się bardzo, bardzo właśnie podobało coś takiego, że to nie jest coś takiego, wiesz, w tamtych, dzisiaj zresztą też jest takie from zero to hero, nie? Że jesteś niesamowity, nieskazitelny, jesteś totalny wymiotaczem, jesteś najlepszy we wszystkim, cały świat na ciebie liczy. Skala fabuły Fallouta jest dużo mniejsza tak naprawdę, bo w jedynce tak naprawdę od ciebie
zależała życie tylko jednego schronu chyba? Tak oficjalnie, na samym początku przynajmniej, nie? Że tak, wysłali tak. Cię po uzdatniacz do wody, czy tam jakieś filtry do wody. W jedynce nie podobało mi się to, że był limit czasowy, nie? Także tam te 150 dni, które były, to nigdy nie lubię, jak mam narzucony limit w grze czasu, zwłaszcza w takiej RPG-owej, no to było trochę akurat głupie rozwiązanie, ale w dwójce już tego limitu czasowego nie ma. No i w dwójce, okej, okay, misja w dwójce była trochę poważniejsza, powiedzmy, bo tam szukało się Gekka. Gek to był Garden of Eden Creation Kit się to nazywało, tak? Tak. No, i to był system, który pozwalał na uzdatnianie ziemi po wojnie atomowej i to umożliwiało tak jakby rozrost roślin w tej ziemi zniszczonej promieniowaniem. Także no, skala była globalna, jakby nie patrzeć, czy tam misja gracza miała wpływ na globalny status świata, ale było się tak naprawdę wybrańcem tylko i wyłącznie w tej swojej krypcie, nie? w której się zostało wysłanym. I cały świat miał się totalnie w dupie, nie? Oni mieli się totalnie za nikogo. I nawet fajnie to było właśnie pokazane w tym nowym serialu, który wyszedł na Amazonie. Ta babeczka, która wyszła z tego schronu, myślała, wiesz, ona umiała strzelać, umiała się bić, miała retorykę rozwiniętą. No to bardzo dużo mrugnięć oka było w tym serialu właśnie, nie? Mm. I ona wyszła taka, wiesz, nauczona, wyhodowana w sterylnych warunkach krypty. Wyszła na górę i wszyscy mają ją totalnie w piździe, nie? I spierdalaj, tam są drzwi, nie? Tam nikt się nie brał na poważnie. I właśnie to było fajne, że ta postać była takim totalnym nikim, takim totalnym popychadłem. Mogła jakieś tworzyć takie legalne, lokalne legendy o sobie, ale generalnie byłeś nikim, nie? I to mi się bardzo w Falloutach właśnie podobało, że nie traktowano cię jak wielkiego wyzwoliciela, wybawiciela świata, wiesz. To było fajne, to było takie bardzo naturalne, nie? Mm. No. Dalej był Fallout 2. Fallout 2, gdzie to jest jeden z niewielu sytuacji na świecie, gdzie zrobili więcej, mocniej i to się udało. Mm. Bo w Falloutie 2 za dużo nie pozmieniali mechanik. Tam limit tych procentów na skilla w jedynce to był 200, w dwójce to był 300. I a reszta jest taka sama. Bardzo podobny interfejs, który o dziwo się nie zestarzał, to trzeba powiedzieć. No ale. Ale poproszę tutaj, nawiązując jeszcze do naszego poprzedniego tematu Settlersów, między trójką a czwórką mówiłeś, że nie ma prawie żadnych różnic graficznych, nie? No. Tutaj ja bym powiedział, że nie ma absolutnie żadnych różnic graficznych. Może troszeczkę gdzieś tam. Lepsza rozdzielczość lekko. Tak, tak, tak. No, ale jakbyś mi pokazał screena bez interfejsu, bo po interfejsie idzie poznać, nie? Tak. Ale jakbyś mi pokazał screena bez interfejsu jedynki i dwójki, absolutnie bym nie wiedział, które jest, które nie. Nie ma szans. Także no to jest. Taka specyfika tamtych czasów, nie? Ale tak, mimo że grafika wyglądała identycznie, gra była identyczna na pierwszy rzut oka, to właśnie w dwójce usunęli to, co mi najbardziej przeszkadzało w jedynce, czyli ten limit czasowy. No. I to wystarczyło, że moim zdaniem Fallout 2 jest najlepszym RPG-iem, jaki kiedykolwiek wyszedł na świecie. I nie wiem, czy... No Baldur's Gate też jest bardzo, bardzo, bardzo dobrą grą, ale nie wiem, czy... Było aż tak rewolucyjne jak właśnie Fallout 2, nie? To jest czysta perfekcja, tam nie ma słabego punktu w tej grze. Wszystko zostało zrobione dobrze, albo bardzo dobrze, albo idealnie. No tam nie ma dosłownie słabych punktów, nie? Grafika się do dzisiaj broni, wystarczy zwykły upscale na jakimś tam, nie wiem, jakimś modem, podbicie rozdzielczości na, nie wiem, Full HD, 4K, cokolwiek. I to już wygląda dobrze. Animacje... W zasadzie czekam tylko i wyłącznie na to, żeby ktoś zrobił remake'a Fallouta 2 tylko i wyłącznie graficznie. No. I na przykład, nie, podłożył głosy, bo nie wszystkie dialogi są voice lektorowane, nie? Także tak. Fajnie byłoby na przykład, jakby dodali głosy do wszystkich postaci. Biorąc pod uwagę możliwości AI, jest to do zrobienia jak najbardziej. Dodali na przykład animację twarzy wszystkich postaci, bo tylko te takie bardziej istotne tam miały animacje twarzy dodane. No, biorąc pod uwagę, ile tych postaci tam jest, to wcale się nie dziwię, że tak w to poszli, tym bardziej, że Black Island wtedy nie było wcale dużą firmą. No, to
jest, jeżeli istnieje gra idealna, to Fallout 2 to jest właśnie najbliżej ideału, moim zdaniem, zwłaszcza jako RPG. Nie wiem, co można by zrobić w tej grze lepiej, żeby było bardziej kompletne. To jest wszystko, co można było zrobić, żeby ta gra była dobra, wszystko zostało zrobione. Nic nie ma do poprawy. To taka totalna, czysta dycha, nie? No, ja bym... ja bym marzył o jakimś mission packu, gdzie dodaliby 2-3 miasta, żeby można było poeksplorować i tyle. I no, dalej to jest Fallout Tactics. Tutaj seria zrobiła trochę skok w bok. O dziwo udany skok w bok. Mianowicie to już nie była, to już nie był do końca RPG, tylko strategia a la Jagged Alliance. Nie wiem, jak się ten typ gry nazywa. Ale to no, chodziło... Właśnie a la Wojda. No. Chodziło o to, że masz grupę ziomków, idziesz na misję i tam się strzelacie i wracacie z misji. Nie wiem, jaka tam była fabuła, bo akurat w Tacticsa nie grałem. Fabuła w Tacticsie była, moim zdaniem to była też bardzo dobra gra. I ja kupę godzin sobie spędziłem, ale to faktycznie był bardzo inny Fallout względem innych, nie? To jest coś na zasadzie, że Dark Souls 2 to jest bardzo dobra gra, ale bardzo słabe Soulsy. Na tej samej zasadzie bym określił Fallouta Tacticsa, że to jest gra, która tak fabularnie jesteś jednym z nic nieznaczących rekrutów, którzy zostali wciągnięci do Bractwa Stali. I powiem ci, nawet dzisiaj jak się patrzy na ten gameplay, to wygląda całkiem dobrze, nie? Mm-hmm. I nawet upscale'ować tego nie trzeba. Także tak, jest przede wszystkim nie ma czegoś takiego, znaczy jest otwarty świat, ale chodzi się tylko od misji do misji. Wypełnia się zadanie krok po kroku i w bardzo niewielu miejscach jest tylko możliwość na przykład o zdecydowaniu, w jakiej kolejności to zrobimy, nie? Ale generalnie misję wykonujemy bardzo po sznurku. Poruszamy się po mapie tylko i wyłącznie po to, żeby pomiędzy misjami się przemieszczać. Także ten otwarty świat tutaj został bardzo, bardzo po macoszemu potraktowany. Ale jesteśmy rekrutem, który wypełnia zlecenia Bractwa Stali i początkowo to jest jakiś tam rekrutacja jakichś nowych dzikusów do Bractwa, potem jest obrona przed jakimiś tam porcami zwierząt, później na przykład, nie wiem, armia mutantów wchodzi do gry, później są jeszcze jakieś gule i wiesz, to cały czas nabiera tempa, cały czas się ta akcja rozwija i naprawdę fabuła jest bardzo fajna. Raczej jednorazowa, ale bardzo fajna. I jeżeli ktoś lubi system walki z Falloutów, to tutaj to jest czysta perła. Tu cały gameplay w zasadzie sprowadza się do tego, że budujemy do sześciu osób, bo możemy zrobić mniejsze armie. Do sześciu osób możemy sobie skomponować drużynę i tymi drużynami możemy walczyć w dwóch trybach. Albo w turowym, albo i ten turowy tryb jest indywidualny albo drużynowy, w sensie możemy sterować jedną postacią naraz albo wszystkimi naraz, ale generalnie sprowadza się to do walki turowej, na punkty akcji i tak dalej. Wszystko bez zmian tak względem jedynki. Ale dodali też możliwość walki w czasie rzeczywistym. I niektóre fragmenty faktycznie wyłączałem tryb turowy. Jeżeli były na przykład, bo co mnie najbardziej męczyło w jakiś tam, znaczy męczyło, co było takie dość charakterystyczne do Falloutów, nawet jeżeli się biło tam, nie wiem, miało się jakąś mega wypasioną postać i trafiałeś na armię 30 szczurów, to ta walka trwała pół godziny, nie? No bo każdego szczura, mimo że miałeś na hita, to biorąc pod uwagę ilość swoich punktów akcji, to mogłeś zabić tylko 2 na turę, powiedzmy, a było ich tam jeszcze 20 następnych. I zanim one tą turę wykonały, wiesz, to wszystko było bardzo wolne, nie? Ale w Tacticsie, jeżeli były takie sytuacje właśnie, że trafiałeś na jakąś tam grupę, jakieś tam, wiesz, takich małych śmietników, których mogłeś ściągnąć serią, no to wpadałeś, powiedzmy, tam 2-3 typami w czasie rzeczywistym i oni po prostu robili sieczkę w czasie rzeczywistym i szatkowali te grupy karaluchów, szczurów, psów, czy czegokolwiek tam innego wychodzi, nie? Także faktycznie łapałem się na tym, że niektóre momenty przechodziłem na wyłączonym trybie turowym, bo było to szybsze, wygodniejsze i nawet całkiem fajnie wyglądało, nie? Ta cała Falloutowa brutalność aż przesadna brutalność, jak wiesz, strzelasz kogoś i mu tam urywa pół tułowia, albo nie wiem, rozbryzguje się na wszystkie strony po serii z karabinu maszynowego, to wszystko jest tutaj dalej obecne, nawet jeszcze bardziej obrazowo pokazane niż wcześniej. I tryb walki rzeczywistej ma naprawdę swój urok, nie? Także bardzo, bardzo mocno polecam sobie przetestować też w ten sposób.
I cała fabuła, no to mówię, od prostych zleceń do misji, których ratuje się przyszłość pustkowi, wahają się losy Bractwa Stali i no, bardzo przyjemna gra. Osobiście polecam, jest sporo przeciwników i sporo, tyle ile przeciwników, tyle zwolenników Tacticsa jest tak naprawdę, nie? Jeżeli podoba ci się system walki w Falloutie, to Tactics jest must have, bo on bardzo, bardzo mocno polega, w zasadzie 95% atrakcji ze Tacticsa to jest właśnie walka, nie? No, co mogę powiedzieć? Jak No. nie grałeś, totalnie musisz zagrać, nie? Bo chociażby dla fabuły, ten pierwsze przejście dla fabuły jest naprawdę warte tego, nie? Dobra. Dalej. To już zaczęły się problemy Interplay. I byli w czasie tworzenia Fallouta Trójki. Ale niestety Interplay padło, zanim udało się trójkę zrobić. I jedyne, co z tej trójki wyszło, to Van Buren. To było tech demo. Fallout Van Co tego nawet nie wiedziałem. Buren. Nie wiedziałeś? Nie. Dobra, to jest opis, a ja potrzebuję gameplay. O. I to nawet trzymało klimat Fallouta. No, powiem ci. Nawet wygląda jak taki trochę podkoksowany taktik, troszkę. No. I to by się zajebiście grało, ale niestety Interplay padło. I jedynie mamy właśnie takie wspominki. Gdzieś to tech demo jest dostępne, można se. Chyba jeszcze da się pograć. Tam była dosłownie jedna mapa i wchodziło się do Volta. I jak się ten. Coś tam w Volcie. Albo nie dało się już wejść do Volta, tylko się kończyło. Nie pamiętam. No i. No i tak można powiedzieć, że tutaj Fallout podumarł. Czym podumarł? Bethesda. Znaczy, wiem, że w międzyczasie powstawał jeszcze jakiś tam port chyba na PS2 Fallouta, ale to wyszło, że taki paździerz, taki kał, że umówmy się, że ta Właśnie część nigdy to nie chyba nie powstało. było interplayowe już, ale nie jestem Nie, pewien. To chyba się nie, ale nazywało wyszło. Fallout Brotherhood of Steel. No, być może. Mi się coś z Wastelandem kojarzy, ale nie będę się kłócił, bo to jest taki kał, że wolałem to wyciąć po prostu ze swojej pamięci, nie? Patrzyłem na gameplay, mówię, Chryste, panie. To już pomijam, że to wyglądało gorzej niż Neverwinter. O kurwa, nie, proszę, wyłącz to. To nie istniało. Jakby coś w sosach tutaj prezentuje O. fejkowe informacje. Gameplay No mi i pokaż. No i to było dramatycznie to takie nie wyglądało. wiadomo co. To było Diablo Falloutowe albo Falloutowe Diablo. Na No, totalna PS2, abominacja. no. No. Tak, totalna abominacja. Nie polecam, nawet tego nie googlujcie. Uznajmy, że nigdy nie było tematu, nie? No. Żałuję, że o tym wspomniałem. No. No i Bethesda przejęła Fallouta i zrobiła Fallouta trójkę. I powiem szczerze, rozumiem, że to jest dobra gra, ale to było splucie fanom Fallouta w ryj, tak naprawdę. Po pierwsze, zmienili klimat. Totalnie zmienili klimat poprzez wprowadzenie w trójwymiar. I Do nadal to. klimatu to się nie zgodzę. Klimat był Nadal to. bardzo dobrze zachowany. Właściwie nie. Fallout Trójka to jednak miał ten klimat takiej lekko tajemniczości, Wastelanda i tak dalej. Natomiast trójka w 3D już miała klimat FPS-a i po prostu Skyrima. Czy tam wtedy chyba był Morrowind jeszcze? Nie, Morrowind? Albo Chyba Oblivion. jakoś Chyba Obliviona. okolice Obliviona to było chyba już, no. No, i to był po prostu Oblivion, inaczej, Fallout na silniku Obliviona.
I no źle to się grało. Rozumiem, że trzeba było przejść ten w trójwymiar i tak dalej. Jeszcze to przełknąłem. Odpaliłem tego Fallouta, przeszedłem i nigdy więcej do niego nie wróciłem. Dlaczego? W każdym z Falloutów, Tactics włącznie, cokolwiek zrobiłeś, miało to wpływ na świat. I jak się weszło do jakiegoś miasta i coś się zrobiło, to każde miasto miało przynajmniej dobre i złe zakończenie, a czasami nawet więcej. W Falloutie Trójce nie dość, że boss był po prostu na hita i to był cały boss, to końcówka to była jedna albo dwie decyzje i tyle. To jeszcze cokolwiek zrobiłeś w tym świecie, nie miało to żadnego znaczenia na fabułę końcową. Znaczy, to może tak, ja mam totalnie inne, znaczy może nie totalnie, bo zgadzam się, że końcówka była beznadziejna, ale tutaj troszkę wychodzi właśnie specyfika gier Bethesdy, których w tamtych czasach jeszcze można było przymykać oko, no bo wtedy to jeszcze powiedzmy od Obliviona nie dzieliło tej gry tak dużo, nie? Także a Oblivion był dużą grą, także tutaj wiele szło o tej grze wybaczyć. I tak, oczywiście każda gra Bethesda ma totalnie chujowe zakończenie, totalnie chujowy główny wątek. To jest specyfika pracy, nie? Specyfika produktu. Gry od Bethesdy po prostu nie mają fabuły, załóżmy. Ale to, co powiedziałeś o braku klimatu, to jest ostatnia rzecz, którą bym powiedział o Falloutie 3, Falloutie New Vegas. Bo one są bardzo, bardzo zbliżone. Fallout New Vegas to już jest inna historia. No, ale powiedzmy, one są zrobione na tym samym silniku, nie? Na tej samej mechanice, wszystko mechanicznie rządzi się tymi samymi prawami. I teraz tak, odnośnie Fallouta 3 totalnie nie zgodzę się z tym, że on nie ma klimatu, bo właśnie bardzo, bardzo dużo smaczków, typu nie wiem, nawet te tworzenie postaci z samego początku jest tak dobrze, tak klimatycznie zrobione, używanie tego Pip-Boya, no wszystko, co wtedy zostało wprowadzone w tym Falloutie 3, było totalnie imersywne właśnie. Imersyjne, wprowadzające w imersję. I nie licząc tego, że tam było faktycznie w trójeczce, mi najbardziej przeszkadzało to, że się cały czas czułeś jak kretoszczur, bo non-stop chodziłeś po tych generycznych, takich samych, identycznych korytarzach pod ziemią. Także tam było troszeczkę za dużo czołgania się po tych podziemiach, według mnie. To była taka największa... I oczywiście jedno z dwóch zakończeń, które podejmowałeś na podstawie jednego dialogu, nie? To były takie dwa największe zarzuty do tej gry, ale generalnie to była bardzo fajna gra, bardzo klimatyczna i ona bardzo fajnie w uniwersum wprowadzała, nie? Ona ten cały taki czarny humor falloutowy, te wszystkie takie dziwne sytuacje, ten environmental storytelling, który jest w grach Bethesdy, jakby nie patrzeć, bardzo fajnie zrobiony. Chodziłeś do jakiegoś tam opuszczonego domu i widziałeś na przykład, że były dwa szkielety, i na stole na przykład był rewolwer położony z dwoma kulami albo coś w tym stylu, nie? I ty widząc, nie musiałeś nic wiedzieć, nie musiałeś żadnych książek czytać, niczego takiego. Chodziłeś i ty wiedziałeś, co się tam stało, bo widziałeś. Po prostu środowisko, otoczenie ci opowiadało całą historię, nie? I to było zrobione zarąbiście w tych walutach właśnie. I w Trójeczce, i w New Vegasie. Ja już będę mówił od razu o jednej i drugiej, bo mówię, te gry są bardzo blisko siebie i jednocześnie bardzo daleko, bo Trójka faktycznie główny wątek beznadzieja, ale te wszystkie wątki poboczne, właśnie to jak sobie chodzisz po tych miastach, odkrywasz, robisz sobie sidequesty, to było najfajniejsze właśnie w Falloutie Trójeczce, nie? I ten klimat taki bardzo ciężki, bardzo mroczny i jednocześnie bardzo dużo humorów, bardzo dużo gagów, jakichś tam easter eggów poukrywanych, także bardzo, bardzo dobrze wspominam, takie solidne 7,5, może 8 bym dał tej Falloutowi Trójce. A Fallout New Vegas, myślę, że to jest takie 9, nawet podpadające pod 9,5. To jest mój chyba drugi ulubiony Fallout. Bo tam zrobili wszystko to, co fajne było w Trójce, czyli właśnie środowisko, humor, klimacik i tak dalej. Klimacik, muzyczka, cytując. To wszystko to, co było fajne w Trójce, wzięli do New Vegas i oprócz tego dali ten Wasteland, który był, wiesz, wielkim, otwartym pustkowiem, po którym mogłeś sobie chodzić, zwiedzać i ponownie te wszystkie misje poboczne,
Było totalnie, totalnie zrobione zajebiście. I nawet system rozwoju postaci, który został mocno uproszczony względem tego oryginalnego specjalu, dalej miał tą taką odrobinkę tej takiej, wiesz, finezji, takiej... Jakby, nie wiem, jak jednym zgrabnym słowem określić to, co się tam działo. Dalej czułeś, że ta postać jest bardzo plastyczna, że mogłeś zrobić z nią to, co chciałeś i dostosować do swoich potrzeb. Lubiłeś się skradać, rozwijaj skradanie. Lubiłeś sobie, nie wiem, ponapierdalać się wielką pałą, rozwijaj sobie siłę, wytrzymałość. Wiesz, dalej miałeś możliwość tworzenia, klejenia tej postaci jak z plasteliny według tego, co chciałeś i dokładnie wpasowywałeś się w te miejsce, w którym chciałeś być w tej grze, nie? Mogłeś sobie bardzo fajnie właśnie roleplayować. Było kilka różnych obozów, do którego mogłeś sobie, wiesz, mogłeś przynależeć na przykład, nie wiem, do obozu Cezara, mogłeś być tam, nie wiem, w obozie House'a. No, było naprawdę dużo takich, wiesz, fajnych rozwiązań. I przede wszystkim New Vegas był bardzo mocno polityczny. Jeżeli komuś pasuje taka, wiesz, takie właśnie mind gamesy, taka polityka, ten tego lubi, tutaj nie, ręka rękę myje, dzieli rządzi, wiesz, takie właśnie polityczne zagrywki, to Fallout New Vegas jest bardzo polityczną grą, ale jest to fajne o tyle, że to jest, on to w bardzo dojrzały sposób jednocześnie traktuje, to jak ta polityka jest tam pokazana, i jednocześnie w taki bardzo lekki, typowo falloutowy humorek, nie? Że zawsze gdzieś tam jakiś gag się znajdzie. No super, uwielbiam New Vegasa, moim zdaniem drugi najlepszy Fallout zaraz po dwójeczce, nie? No, to... I osobiście bardzo polecam. I mimo to właśnie, że ten system walki też został przeniesiony od razu, może powiedzmy o systemie walki ze trójki New Vegasa, on jest bardzo mocno uproszczony, ale też jakimś cudem udało się go nagiąć do tego stopnia, że jest tu możliwa walka w czasie rzeczywistym, po prostu się strzelamy jak w jakimś tam, nie wiem, Morrowindzie czy czymkolwiek takim, Morrowindy czy tam Obliviony z tamtych czasów. Ale można było włączyć, to się system VATS nazywało chyba. Teraz skrótu nie pamiętam, ale z tego co kojarzę, to się właśnie nazywało VATS. I ten VATS pozwalał na zapauzowanie gry i zgodnie ze falloutowymi pierwowzorami można było sobie wybrać na przykład miejsce, w które się celuje, ile razy się strzela, ilość tych akcji zależała od tego, jak nasza postać jest zbudowana, czy mamy odpowiednią dużą wartość zręczności. Nasza celność zależała między innymi od tego, okej, troszkę od tego, jak celowaliśmy, ale w bardzo dużej mierze zależało od tego, ile mamy punktów, na przykład w broń palną, w broń miotaną. Było kraftowanie, czy tam modyfikowanie broni. No, był naprawdę fajny, rozwinięty system, który dał ci bardzo dużo swobody i totalnie tutaj w trójce to było troszeczkę bardziej ograniczone, a w New Vegasie to było jeszcze bardziej rozwinięte. Dużo więcej opcji dialogowych można było rozwiązać, na przykład jeżeli miałeś odpowiednio rozwiniętą retorykę, albo jeżeli miałeś tam inteligencję, albo dowiedziałeś się o jakimś fakcie, to dużo więcej opcji dialogowych było rozszerzonych przez te możliwości, które zrobiłeś ze swoją postacią, na przykład tam, dajmy na to retoryka. VATS, Volt Tech Assisted Targeting System. No, dokładnie tak. Wierzę na słowo, jakbyś tam napisał, nie wiem, Wale Amsterdam, traktory samobójcze, to też bym uwierzył. I mówię, Fallout New Vegas miał bardzo, bardzo dużo zalet, na tyle dużo zalet, że nawet te głupotki, które dalej pozostały, typu główny wątek jest chujowy i gry się bugują, wpadasz pod kamienie, wszystko wygląda jak drewno najczystszej próby, aż drzazgi wchodzą pod paznokcie. No mimo to uważam, że Fallout New Vegas był naprawdę bardzo udaną grą. Mogę już? Pozwalam, no, ja se napiję. Więc tak, ja uważam, że Fallout 3 było splunięciem w tym sensie. Nie, że to była zła gra, ale to, za co pokochałem Fallouta i 1 i 2, nie zostało dobrze przeniesione na Fallout trójkę. Tak, można było sobie pozwiedzać świat, pogadać i tak dalej, ale no brakowało bardzo wielu rzeczy. Questowo, fabularnie, bo za to pokochałem Fallouta. No i nigdy do Fallouta trójki nie włączyłem. Z New Vegas był taki myk, że po tym, jak Interplay się rozpadło, Brian Fargo zrobił nową
nowe studio, a reszta poszła do Black Isle bodajże, ale nie jestem pewien teraz. I oni się dogadali z Bethesdą, my byśmy chcieli zrobić Fallouta. No a Bethesda powiedziała, no dobra, ale na naszym silniku. No i tak powstał New Vegas. I New Vegas ma te fabularne głównie i klimatyczne trochę mniej, ale jednak fabularne aspekty, które sprawiają, że to jest dobry Fallout. Bo questy są różne, mają różne zakończenia. To, że są chyba trzy albo cztery nacje, to co, o czym mówiłeś, że polityka tam wchodziła i trzeba było wybrać jakąś nację i albo lawirować między nimi i tak dalej, i tak dalej. No, to sprawiało, że Fallout był Falloutem i że był taki zajebisty, bo dawał ci bardzo duże pole manewru. W trójce to jednak ten manewr jak coś to nie jest Bethesda, tylko Bethesda. Wszystko jedno. Bethesda. Dla mnie to oni się powinni nazywać kupa gówna, a nie jakkolwiek inaczej. Bethesda, tak. No, Fallout New Vegas jednak robił robotę tam, gdzie miał robić robotę. W ograniczonym trochę aspekcie, bo byli ograniczeni tym silnikiem. No i chwilami widać, że no musieli coś zrobić, bo taki był silnik i chuj. Tak, żeś bili w tym, co mieli, nie? Tak, dokładnie. No i co? No i tak powstały te dwa Fallouty. Później powstał Fallout 4, ale w to już nawet nie próbowałem grać. Jeżeli ci przeszkadzało uproszczenie z Fallouta 3 albo New Vegas, to totalnie omijaj 4, bo 4 moim zdaniem to jest już ten krok za daleko. Ja nie mam nic przeciwko jakiemuś tam drobnemu uproszczeniu właśnie, tak jak Fallout 3 czy New Vegas, ale 4 zrobiła dokładnie to, co mówisz, tylko jeszcze razy dwa albo razy trzy względem poprzedniej serii, poprzedniej części, nie? Totalne uproszczenie. System Special został tak zniszczony, tak oszpecony i został taką karykaturą samego siebie. Nie ma nic wspólnego z rozwojem postaci, który pamiętasz. Nawet jakieś tam proste, wiesz, dodawanie punkcików w retorykę czy coś takiego, nic nie ma znaczenia. Tutaj rozwijasz surowy surowy Mruwa, swój człowiek z ciebie, nie to, co ten tu fufkasz. System Special został uproszczony do tego stopnia, że rozwijasz główny stat i ten główny stat ci pozwala na, jeżeli masz na przykład, nie wiem, od 7 siły w górę, to możesz od 7 siły w górę użyć takiego perka. Jeżeli masz 8 siły, to możesz sobie kupić następnego perka. Jeżeli masz 9 siły, to możesz kupić jeszcze następnego perka. I te perki możesz sobie, powiedzmy, tam na 2-3 stopnie czasami porozwijać. No generalnie taki prymitywizm, że tak jak został zniszczony system postaci, bo on nie został uproszczony, został zniszczony, absolutnie zdewastowany. Za to, co zrobiła Bethesda z rozwojem specjalu w Falloutie 4, to ktoś powinien wisieć za siódme żebro. I no, tego im nie wybaczę na pewno. Sam rozwój postaci to jest jedno. Dwa, że świat zbudowany w Falloutie 4 jest bardzo ładny. On jest naprawdę zrobiony estetycznie. Jeżeli to, co mi się podobało w New Vegasie, czyli właśnie ten environment storytelling, ten sam klimat tych pustkowi, to było naprawdę fajnie zrobione. Ale to jest dalej gra, która powstała na silniku Obliviona i tutaj te ograniczenia silnika już są strasznie mocno odczuwalne. On jest, świat jest pokrojony, jest poprzecinany non-stop jakimiś tam loading screenami, o ile te kilka lat temu, które przed Falloutem 4, jak powstały na przykład New Vegas, ten świat pocięty, poszatkowany na loading screeny można było jeszcze wybaczyć, bo wtedy komputery nie były na tyle mocne, czy tam konsole nie były na tyle mocne, żeby tak wielki, tak szczegółowy świat usiągnąć w jednym kawałku. O tyle już od Fallouta 4 można było tego wymagać, bo powstawały wtedy wielkie, duże światy. I no już wtedy mocno gryzły właśnie te loading screeny,
czy tam totalny debilizm, bo to już nawet nie była głupota, debilizm NPC-ów, które zachowywały się po prostu jak te kurczaki z uciętą głową. Zero jakiegokolwiek AI, po prostu biegną, na chwilę postrzelają, sieją ołowiem na każdą stronę. No dramat, dramat, dramat. Oprócz tego masa, no wszystko to, co było charakterystyczne do Bethesdy, ale ludzie przemilkali za oko, czyli właśnie błędy, drewnianość, z wiekiem coraz bardziej się nasilało. Oni zamiast z czasem widzieć, co jest problemem, co jest słabym punktem tak jakby w tych grach, oni totalnie to ignorowali i stwierdzili, a ludzie powiedzą, a to od Bethesdy to może być chujowe, może być drewniane, może nie działać, nie? Wszystkie błędy powielane i zwielokrotniane nawet względem poprzedniej części. Totalnie mi się czwórka nie podobała. Oprócz tego, znaczy, jakby to był tylko i wyłącznie symulator budowania wiosek, to spoko, nie? Bo samo w sobie to było nawet zabawne, nie powiem, że nie. Ale to, że te misje non-stop obracały się wokół tego, żeby budować te domki, żeby robić te questy dla tych, kurde, jak oni się tam nazwali, gościu, ten szeryf taki w tym kapelusiku. No nieważne, w każdym razie non-stop te questy były takie bardzo powtarzalne. To wszystko wyglądało jak wyplute z generatora, nie? Nawet te side questy, które były bardzo dużą zaletą właśnie Fallout New Vegas, tam nawet trójeczki, tutaj też były takie miałkie, nijakie, wszystkie były, widziałeś to już 100 tysięcy razy, nic nowego. Widziałeś jakąkolwiek wcześniejszą grę Bethesdy, to nic się nie było w stanie tutaj zaskoczyć, nie? Graficznie też łba nie urywało. Crafting broni był dość fajny, to mi się całkiem podobało. I można było mieć dogmita. I to były w sumie dwie zalety, nie, z tej gry. Czyli fajny crafting i dogmit. Bo psiałek był najlepszym towarzyszem, nieważne co się działo. Także jeżeli ci przeszkadzało uproszczenie w Falloutie 3 i New Vegas, czwórki nawet za darmo nie instaluj, bo będziesz tylko jeszcze bardziej wkurwiony i zdegustowany z tym, co się z tą serią stało. No i potem powstała jeszcze abominacja pod tytułem Fallout 76, nie? O, i to już jest ten, inna historia, bo podejścia do Fallouta online było kilka. Na pewno było Fallout online od Interplaya, które nie zdążyło też powstać, ale to był tylko koncept z tego, co pamiętam. Był Fallout online w tym, zrobiony przez, chyba nawet dwie wersje tego Fallout Online, zrobione na silniku dwójki przez moderów, ale tam było ciężko z tego względu, że no tak jak w serialu, wszyscy cię gnoili jak tylko mogli. No i jest Fallout 76, czyli gra, która MMORPG, które najbardziej było zjechane za to, że było puste na premierę i bardzo długo było puste, parę lat im zajęło, zanim cokolwiek w tej grze powstało. Zagrałem w to raz, chyba przez godzinę i totalnie mnie nie kupiło, bo za bardzo mi przypominało Fallout 3. Znaczy, no. Sama idea Fallouta 76 to jest totalna porażka. Fallout, czyli seria, która była bazowana na przede wszystkim rozmowach z NPC-ami. Tak. Sposób, jak prowadzić dialogi, interakcje, ilość możliwych zakończeń, i wiesz, to jak mogłeś wpływać na jakieś tam postacie bezpośrednio, że mogły się do ciebie dołączyć, mogły się na ciebie wkurwić, mogły ci coś podpowiedzieć. Ilość rzeczy, którą się właściwie robiło wokół tych ludzi, mieszkańców tego pustkowia, to było kwintesencja, to jest klucz całego Fallouta, to jest głównym bohaterem właśnie są ci ludzie i pustkowia, a nie ty jako gracz. Ty tam się tylko poruszasz i załatwiasz sprawę między tymi postaciami, nie? Ale to właśnie to, jak się z tymi NPC-ami obchodziłeś, generowało to, kim ty byłeś w tym świecie. I oni stwierdzili, że okej, to zrobimy to samo, co w Falloutie 4, czyli chujowo, i oprócz tego zrobimy jeszcze bardziej chujowo, bo wytniemy jedyną rzecz, jaka jest istotna w tej grze, czyli NPC. I zrobili grę nie dość wykastrowaną, tak jak się przed chwilą tutaj spuszczałem nad tym, jak wykastrowali czwórkę. Zrobili wykastrowaną nie dość z tego, co było wykastrowane względem New Vegasa. Bo jeszcze oprócz tego usunęli kolejny element, który mógł jakkolwiek komuś się jeszcze podobać, czyli właśnie NPC i interakcje z NPC-ami. Totalnie zero jakiegokolwiek rozwoju postaci.
postać była istniała i czytała sobie jakieś tam książki czy audiologii. Gadała generalnie tylko do siebie pod nosem. No, totalna abominacja, też się powinno to zakopać na pustyni gdzieś, wszystkie kopie z tą grą. Zresztą bardzo dużo śmiesznych sytuacji powstawało w momencie, kiedy Fallout wyszedł 76, wyszedł generalnie w jakiejś tam dość standardowej cenie, jakieś tam, nie wiem, 250 zł wtedy chyba. I bardzo, bardzo, bardzo szybko taniał na... zmieniał wartość w dół oczywiście, i to znacząco, do tego stopnia, że gdzieś były promocje, że kup podkładkę pod myszkę za 15 zł i Fallout 76 gratis, nie? Widziałem nawet, oczywiście to były potem fejki, nie? Że później ktoś zrobił, że pierogi ruskie, pół kilo, tam 15 zł i Fallout 76 gratis. Ale to pokazuje, w jakim stopniu ludzie traktowali tego Fallouta. Totalna abominacja. W Walmarcie to było totalnie... to było akurat na serio, że w Walmarcie wystawiali nakładki na analogi na pada i dodawali za darmo Fallouta 76, nie? Także totalnie spierdoli. To jest tak, jakby Bethesda w ogóle zrobiła specjalne spotkanie zarządu, tam wiesz, deweloperów. Powiedział, okej, chłopaki, co było jeszcze dobre w tej czwórce? Co tam się jeszcze uchowało? Co ludzie mogli to polubić, nie? I siedzieli i powiedzieli, ty, kurwa, NPC, oni coś mówili, nie? I ktoś z zarządu powiedział, dobra, to wyjebać, nie? I taniej będzie, szybko jakąś grę trzeba wrzucić na rynek, żeby tam się coś pojawiło, żeby ludzie marki nie zapomnieli, nie? Totalna abominacja. Nie rozumiem, jakim cudem ktoś mógł wpaść na tak patologiczny pomysł, jak usunięcie NPC-ów z gry RPG. No co mogę powiedzieć? No widzę, że jednak się troszkę do błędu przyznali z czasem, bo zaczęli wprowadzać jakieś tam DLC-ki, w których już NPC są. Także jednak się, bo oczywiście początkowo narracja była taka, że nie, że to gracze nie rozumieją, że to tak ma być, że oni sobie ten świat tak wymyślili, że to, wiesz, nowe doświadczenie 30 FPS-ów, ludzkie oko nie widzi więcej i tego typu bzdury do tłumaczenia, nie? Ale jednak okazuje się, że z czasem jednak ludzkie oko nie dość, że widzi więcej niż 30 FPS-ów, to jeszcze ludzie chcą NPC-ów w grach o rozmawianiu z NPC-ami, nie? A, nie. Jeszcze jedno. Jeżeli cię irytował system dialogów w Falloutie 3, że tam miałeś 5-6 opcji do wyboru, to w Falloutie 4 to jest totalnie spierdolone. I tam masz tylko i wyłącznie 4, znaczy do 4 odpowiedzi. I zazwyczaj odpowiedź to jest tak, nie, może i zażartuj. I wiesz, nawet nie jesteś w stanie... totalnie serio, nie? Nawet nie jesteś w stanie przeczytać, co twoja postać powie, tylko ty musisz się domyślić, że z kontekstu wiesz, i czasem jest tak, że ktoś cię o coś zapyta i ty mówisz, masz do wyboru, nie wiem, zażartuj, i zażartuj to jest jedna z wariacji odnośnie tak albo nie, i może to jest ewentualnie jakaś tam dodatkowa ścieżka dialogowa tego NPC-a, która cię naprowadzi, czy masz odpowiedzieć tak, czy nie. Dramatycznie źle zrobiony system dialogów i no, patrząc na to, co się działo w Falloutie 2, jak wyglądały dialogi w Falloutie 1, 2 albo w jakimkolwiek innym, nawet w tych trójkach i New Vegasach, to co się stało w Falloutie 4, to nawet nie jest krok do tyłu, to jest kurwa salto z backflipem i z gwiazdą na samym końcu i lądowanie na twarzy, nie? Nie dało się zrobić tego gorzej, absolutnie mówię, nie dało, mogłeś zamiast tak nie dać uśmiechniętą buźkę i smutną buźkę, chyba tylko to byłoby jeszcze gorsze, nie? Totalna abominacja, polecam zapomnieć o Falloutie 4. Ja cały czas tak po tym jadę, bo traktuję to z perspektywy Falloutów, które są dla mnie taką bardzo, bardzo ważną, istotną marką gdzieś tam w świecie gamingu. I weź mi po prostu szkoda z tego, jak się ta gra spierdoliła, nie? Także... A robisz Fallout 3, to nie... Nie. Nie, no bo wie, to jest naprawdę, naprawdę, naprawdę zły Fallout, ale przeciętna gra. Także jeżeli ktoś nie ma sentymentu do Falloutów i po prostu chce sobie zagrać jakieś tam pykadło, czy tam w inną iterację Skyrima, czy tam Obliviona, to jeżeli mu się podobał na przykład Skyrim i Oblivion, i mówi, a zagrałbym sobie coś innego, podobnego, tylko w innym klimacie, to wtedy okej. Okay. Wtedy Fallout 4 może się komuś faktycznie spodobać, ale jeżeli oceniamy to przez pryzmat Falloutów, to jest totalne dno i wtedy należy o tym totalnie zapomnieć, nie? Dobra, to skończyliśmy temat Falloutów, ale
Brian Fargo, jak już mówiłem wcześniej, założył własne studio, kolejne, nie pamiętam jak się nazywa, i przejął markę Wasteland. I to jest właśnie gra zrobiona przez niego, Wasteland 2, która najbliżej jest chyba do Falloutów. Ale ciężko mi powiedzieć, bo grałem to, w to przez chwilę. Fun fact, próbowałem to odpalić na Linuxie, ale miałem problemy. I ten. I żałuję, że nie grałem dłużej, bo na pewno będę chciał. Znaczy na pewno będę chciał wrócić do tej gry. Ale najpierw chcę Fallouta New Vegas przejść, bo jednak dupa mnie szczypi, że. Nie ten. Nie. Nie przeszedłem Fallouta New Vegas, a wszyscy chwalą. No. Natomiast Wasteland 2 i Wasteland 3, bo też jest trójka. Trójka już przeszła bez większego echa. Gdzie tu jest jakiś. Gameplay. Znaczy, powiecie, trójeczka Wastelanda mam chyba nawet pododawaną na wishlistę na Steamie i na PlayStation, bo na PlayStation też z tego co widziałem jest. I wygląda naprawdę dobrze, nie? Także też się mocno zastanawiałem, bo ludzie sobie bardzo chwalili właśnie ten Falloutowy czarny humor, system walki zbliżony do tego Tacticsowego, czy tam tego oryginalnego specjala. I generalnie są bardzo dobre opinie na temat tego Wastelanda. Może on się jakoś głośno nie sprzedał, ale opinie są ogólnie bardzo dobre o trójce, nie? Także bardzo mocno się wahałem, jak trafi na jakąś fajną promkę, to sobie na pewno gdzieś tam w jakimś tam miejscu posłuchy w branży na pewno sobie gdzieś tam pyknę, bo wygląda bardzo obiecująco. Ostatnią grą wartą wspomnienia jest Atomic RPG i to już jest Fallout pełną gębą. Problem polega na tym, że jakoś mnie ta fabuła nie wciągnęła. Próbowałem gadać z NPC-ami i tak dalej, ale jakoś mnie to nie wciągnęło i odłożyłem tą grę. Ale też żałuję, że nie ten, że nie zmusiłem się, bo gra wygląda całkiem. To no, też jest Fallout. Interfejs jest Falloutowy, ale ze szczyptą rosyjskości. I to też dodaje klimatu takiego pozdapo mimo wszystko. No dobrze się gra, szczególnie w polską wersję. Nie ma talking headów chyba, czyli tych NPC-ów, którzy mają czytane dialogi z animacją. To było fajne akurat. Ale poza tym gra całkiem spoko i mechanicznie i fabularnie nie wiem, ale no mechanicznie bardzo dobrze się w to grało. Naprawdę miało się wrażenie, jakby zrobili Fallouta trójkę na starą modłę w 2020, nie, wcześniej to wyszło, w 2018 chyba. No, więc też polecam sobie zagrać dla tych, co nie widzieli. No. Dobra. No.